Lecimy, słuchajcie. Partia. Moja partia z Arkiem Leniartem z 2017 roku z Ekstraligi. Grałem te partie białymi. D4, D5, C4, E6. Mamy gambit hetmański nieprzyjęty. C bije D5, E bije D5, czyli wariant tak zwany wymienny. Goniec G5, główna linia w tej pozycji. C6, czarne bronią tego pionka na D5 oczywiście. Idea białych jest taka, żeby skoczka powiązać, no i docelowo może nawet go zbić na F6 i stworzyć problemy taktyczne związane z tym, że pionek na D5 nie byłby broniony. Więc czarny C6, hetman C2 to był akurat ruch niedokładny, z tego prostego powodu, że no, zagrałem ten ruch po prostu z głowy, bo trochę byłem zaskoczony wyborem debiutowym Arka Leniarta. On raczej grywał jakoś inaczej. Albo w ogóle z bazy mi wynikało, że on nie gra... nie pamiętam. Czy któregoś... Nie, że nie grał tego wariantu jakoś tak, jak się przygotowywałem chyba. Więc zagrałem hetman C2, no E3 jest delikatnie bardziej precyzyjne. Nastąpiło G6, z szachu się wygrałem, ale to graliśmy na necie. Czy bardziej grywam E4 czy D4? Wiesz co, myślę, że w bazie jest tak po 50%. Dobra, G6, E3, koniec F5. No i tutaj tak naprawdę no biały mógłby zagrać jakiś tam ruch w stylu hetman B3, ale stwierdziłem, że po B6 tak naprawdę czarni nie mają żadnego problemu i śmiesznie dość wygląda to, że zagrałem hetman C2 i potem hetman B3. Więc pogodziłem się już z losem, zagrałem goniec D3, mając pełną świadomość, że strategicznie to jest dokładnie to, na co czarne czekały. Bo jednym z planów czarnych w gambicie hetmańskim nieprzyjętym, co zresztą opowiadam w kursie o gambicie hetmańskim nieprzyjętym, jest to w tym wariancie, wymiennym. Co? Wymienić wszystkie gońce. Kto oglądał i uważał, ten pamięta. I wymienia gońce czarnymi. Kto nie uważał albo nie kupił kursu, bo jest sknerą albo mu się nie chce porządnie trenować szachów, ten tego nie wie i musi słuchać potem streama. Więc z tej perspektywy, jak sobie tak myślę, no to no debil grał białymi, tak? No zagrał najpierw hetman C2, potem goniec D3 i po goniec D3 hetman bije D3. Bez sensu kompletnie, tak? No strata tempa. Więc powymieniałem, straciłem tempo, na moje szczęście sobie pomyślałem tak, ale spokojnie, pozycja jest strategiczna, zamknięta, bardziej niż otwarta, powiedzmy, i w tego typu pozycjach tempo może nie mieć aż tak dużego znaczenia. Tak się pocieszałem. No i grałem dalej. Skoczek D7. Skoczek E2. Skoczka należy wyprowadzić. Goniec E7. To się może wydawać dziwne, że zagrał najpierw Arek G6, a potem goniec E7, a nie goniec G7. Przecież zrobił sobie tutaj taki piękny wylot. Czemu tego gońca na G7 nie ustawił? No właśnie dlatego, że w gambicie hetmańskim nieprzyjętym, w wariancie wymiennym czarnymi trzeba wszystkie gońce wymienić. Więc jak postawię gońca na G7, to jak go wymienię. Na E7 trzeba postawić gońca. Tak, ta partia będzie na przestrzeń, tylko na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo jesteśmy w fazie debiutu, a w fazie debiutu przestrzeń aż tak dużego znaczenia nie ma. I tak, rzeczywiście G6 było po to, żeby zagrać goniec F5. Ale ruch G6 ma inne też cele. Czasami możemy właśnie próbować skoczka czasami, nawet skoczek H5, skoczek G7 takie ruchy robić. No i po G6 mógł zagrać goniec G7, jest taka możliwość, ale zagrał goniec E7 moim zdaniem słusznie. Goniec na G7 paradoksalnie nie byłby aż tak dobrą figurą. Nastąpiła krótka roszada i w tym momencie F3. Jeden z bardziej klasycznych planów w tego typu pozycjach. Białe próbują zagrać ruch E4. Ruch E4 po prostu ma na celu przejęcie inicjatywy w centrum i no po prostu i pójście do przodu. Czarne zagrały wieża E8. Mogły grać skoczek H5. Powinny były prawdopodobnie zagrać skoczek H5, żeby wymienić te gońce. Wieża AD1, hetman B6.
Pionek niby tam jest podbiciem, ale tak naprawdę zawsze wieża B1 sobie zdąży zagrać. Zagrałem król H1, żeby tutaj nie było żadnych smrodów po tej przekątnej, bo chciałbym zagrać E4, ale po DE, FE nie podobało mi się to, że ten pionek byłby związany. Może jakieś cudawianki w stylu skoczek E5, może jakieś C5 ewentualnie, żeby po D5 mieć C4 szach i tutaj okazuje się, że są bardzo duże problemy prześwity po tej przekątnej. Więc na początek profilaktyka, uspokajam, hetman bije B2 jest niegroźny, bo po wieża B1, hetman A3, wieża bije B7, wieża na siódmej linii potrafi się siać spustoszenie i po prostu ta pozycja jest dla białych lepsza. I po wieża AD8, to zagrał Arek, znowu nie zagrał skoczek H5, podkreślam, ja zagrałem E4. Ja zagrałem E4, ruch logiczny, normalny, z ideą po prostu przejścia, no otwarcia pozycji, no i tam rozpoczęcia ataku w centrum i ewentualnie na skrzydle królewskim. I teraz czarne zagrały król G7. I to jest pozycja, od której rozpoczynamy naszą analizę. Wiem, że się zeszło. Mamy mówić o przewadze przestrzeni, a ja tu przeklikałem 15 ruchów i dopiero nam się partia tak naprawdę rozpoczyna. Ale no czasami tak trzeba po prostu być cierpliwym i przetrwać jakoś tę fazę debiutu, jeżeli tam nie było żadnych fajerwerków. Jak byście do tej pozycji podeszli, moi drodzy? Co tu można białymi zagrać? Jaki powinien być plan? Jak należy kontynuować? E5, F4 i jedziemy. Rzeczywiście E5 trzeba zagrać. Znowu rozpoczynamy zawładnięcie przestrzenią. Czarny ruchem wieża AT8, jeszcze w tej pozycji, tak naprawdę przygotowywały się na to, żeby wymienić najprawdopodobniej pionki w centrum, na przykład DE, FE. No i po tym jakby się ta linia D nieco bardziej otworzyła, to ta wieża z D8 mogłaby pośrednio albo bezpośrednio oddziaływać na pionka na D4. Więc akurat tutaj decyzja Arka, żeby nie zbić na E4, była wręcz szokująca, bo tak naprawdę to pokazuje, że wieża AD8 było ruchem bezsensownym, albo przynajmniej czarne, no, musiał zmienić zdanie, musiał ocenić, że ta pozycja go nie satysfakcjonuje, no i zachował się niespójnie. Zagrał król G7, E5, skoczek G8. Co byście teraz zagrali? Koniec C1. Czemu byś tak zagrał, panie kapitanie? Tłumacz się teraz. Miałeś gońca aktywnego i go cofasz. Szkoda go wymieniać, ale przecież jeżeli przeciwnik ma słabe czarne pola, czyli pole F6, pole D6, to są to pola, które nie będą, nie są i nigdy nie będą już bronione przez czarne pionki, to jedną z podstawowych metod walki o te pola jest, żeby właśnie wymieniać figury, które tych pól mogą bronić. To czemu nie chcemy wymieniać gońca? F4 padła propozycja. Nie jest to zły ruch, natomiast po F4 myślę, że czarne dostają za dużo możliwości. Nawet ruch F5 może być niegłupi, żeby tę pozycję zamknąć jeszcze i potem przestawić skoczka na E6 z ideą blokady. Albo może zagrać... No F6 nie wiem, czy osiąga efekt, bo pewnie tak by białe by odeszły na H4. Chyba że jest taka mordercza sztuczka taktyczna F6 i jeżeli goniec H4, FBE 5, a nie, nie ma, przepraszam. Bo miałem taki plan sprytny, żeby po goniec bije E7 zagrać w ogóle E4 wtrącić i liczyć, że tam hetman sobie odejdzie, ale i wtedy odbijam gońca na E7. Tylko trochę nie, z daleka nie widziałem, że po goniec bije D8 wisi hetman na B6, no i powstaje coś takiego. Goniec bije B6, D bije E2, no i tutaj skoczek bije E2 chyba najprostsze.
czarny zbiją jedną z lekkich figur, ale nie obie. Więc białe będą miały i tak przewagę materialną. Tak więc raczej FBE E5 tu by nie zadziałało. No pytanie też, jak złe jest po prostu zbicie na G5. I po FBE G5 na przykład skoczek F8 znowu, żeby zagrać skoczek E6. Jasne, tam białe hetman F3 mogą zagrać, no ale wtedy sobie na przykład zagram, powiedzmy, hetman C7, przyznając się do tego, że hetman na B6 to był niewypał. Zagram skoczek E6, potem wieża F8, skoczek E7, no skoczek E7, skoczek F5 może nie, ale skoczek E7 i C5 w pewnym momencie, no może jakoś to ustoję. Hetman D2 mi się podoba, ale nie wiem, bo ciągle przestawiasz. No ciągle przestawiam, bo tłumaczyłem inne warianty. Hetman D2, czyli co, próbujemy wymienić na naszych warunkach. Myślę, że tutaj ruch F6 mógł być już trochę lepszy, bo jeżeli dojdziemy do pozycji po EBE F6, to już tutaj czarne myślę, że mogą być zadowolone. Lepsza struktura pionkowa, bo tu jest izolak. Nie widać, jak białe wykorzystują tę przewagę przestrzeni. Przede wszystkim białe straciły tę przewagę przestrzeni, bo przewaga przestrzeni polegała w tym momencie na tym, że tak zaawansowany był pionek E. Tego już nie ma. Jeżeli stracimy tego pionka, to praktycznie pozbywamy się przewagi przestrzeni. I ewentualnie tutaj trzeba by się też zastanowić nad goniec G5, hetman G5 i teraz F6. To może być jeszcze lepsze. Bo tutaj zmuszam praktycznie białe do zbicia na F6, w przeciwnym razie sam zbiję, bo już mam trzy bierki, które atakują pionka E5. No i po EBE F6, którym ze skoczków, nie wiem którym, być może tym z D nawet. Oczywiście białe tu jeszcze mają inicjatywę, ale myślę, że to jest i tak dobry upgrade tej pozycji dla czarnych. H4 bym pojechał. No można H4, tylko że po H4 co, zagram nawet H6, przepraszam. A H4? No nie graj H4, przestań, spokój tam. Dobra, czyli kapitan Jack Kasparow zaproponował dobry ruch, tylko nie wiedział dlaczego. Taka jest puenta, bo goniec C1 to jest rzeczywiście moim zdaniem najsilniejszy ruch w tej pozycji, to jest ruch, który ja zagrałem. I teraz dlaczego? Powiedziałem chwilę temu, że przecież jeżeli walczymy o czarne pola, słabe, to właściwą decyzją byłaby wymiana gońców, czyli wymiana czarnopolowego gońca jako tej figury, która może bronić słabych punktów w obozie czarnych. Jak wymienię, czarne nie mają już tak dobrej możliwości obrony tych słabych pól, więc w perspektywie gdzieś za kilka ruchów będę w stanie tam postawić może jakąś moją figurę. Jak ona tam stanie, no to już nigdy nie zostanie wyrzucona, reszta pozycji, reszta figur zostanie podniesiona do góry i będę mógł jeszcze po prostu jeszcze większą presję na rywala nałożyć. Natomiast no, szachy to jest skomplikowana gra. Mamy kilka zasad, które musimy po prostu czasami zważyć, które jest ważniejsza w danej pozycji. I w tym momencie trzeba się zastanowić, jak realne jest to, że my rzeczywiście z tych słabości skorzystamy. Ja sobie tak myślałem, patrzyłem na te pozycje, analizowałem i wyszło mi po prostu, że raczej postawienie skoczka na D6 albo na F6 jest mało prawdopodobne, albo będzie trudne. I uznałem po prostu, że przewaga przestrzeni jest tutaj dużo bardziej istotna i dlatego, jak mam przewagę przestrzeni, to jest jak amen w pacierzu, należy to znać, albo inne coś na pamięć. Mając przewagę przestrzeni, nie chcemy wymieniać figur z definicji. Tak jak robił to Karpow. Im więcej figur na stole, tym z perspektywy zawodnika, który ma przewagę przestrzeni, lepiej. Bo jest większa szansa, że po prostu zadusi tego przeciwnika, że jego figury nie będą miały wystarczającej liczby pól dobrych, na których będą stały aktywnie. No i przez to no, rywal będzie miał po prostu większe praktyczne problemy. A po jakiejkolwiek konfiguracji wymiany tych gońców, czarne no, mają jednak mniej tych figur na stole, tam skoczek by się aktywował z G8, może jakieś F6 by wchodziło. I ta pozycja myślę, że byłaby taka bardziej znośna. Plus to, że ja tego gońca w przyszłości jeszcze i tak mogę wymienić. Może hetman D2, może hetman, przepraszam, E3. Jakieś tutaj chockie klocki mogą wchodzić. No właśnie, na tym to polega, nie? Że jak już zobaczysz, to jest łatwe. Tylko, że żeby to zobaczyć, no to zazwyczaj musisz to poprawnie przeanalizować. Żeby poprawnie przeanalizować, musisz wiedzieć, jakie zasady potencjalnie mogą mieć zastosowanie. I trzeba je, tak jak powiedziałem,
zważyć, nie? Trzeba się zastanowić. No właśnie, tylko że, wiesz, ty, teraz ja mówię, jak mam przestrzeń, to nie chcę wymieniać, a ty mówisz, no ale dobra, ja chcę te pole, ja chcę tam stanąć moją figurą. Dzięki za Radzika Kertop. Ja chcę tam stanąć moją figurą. No to skąd ja mam wiedzieć, która w danej sytuacji reguła jest ważniejsza? No musisz to ocenić. To nie jest zawsze takie zero-jedynkowe. Nie ma tak, że jest reguła główna przestrzeń, silne pola, bezpieczeństwo króla, czy tam odwrotnie, bezpieczeństwo króla, przestrzeń, słabe pola, otwarte linie i masz gradację i sobie po prostu masz checklistę. Aha, to jest ważniejsze od tego, więc gram tak. Nie. Tak to nie działa. Ale w tej pozycji zdecydowanie ważniejsze jest to, że czarne będą przez brak przestrzeni uduszone i teraz białe mają prosty plan. I to jest też trochę temat, który, kapitanie, pytałeś o to na Discordzie. Gra pionkami od własnego króla. Pytałeś o to, czy nie pytałeś? Chyba nie pytał. No właśnie, pytałeś. Jaka to jest pozycja? Zamknięta czy otwarta? Zamknięta. W zamkniętej pozycji wszyscy, moi drodzy słuchacze, macie moje błogosławieństwo, żeby iść pionkami od własnego króla i rywalowi zrobić kuku. Jak ktoś ma niedobór zamkniętych pozycji, to krócej wam zaraz napiszę, z jakim kodem można dostać rabat na kurs o zamkniętej, notabene, sycylijskiej. Tam pozycji zamkniętych jest po kokardki i często właśnie takie rajdy pionkami po prostu mają miejsce, bo właśnie charakter pozycji jest zamknięty, przez to nawet możemy iść pionkami od własnego króla, bo ryzyko tego, że pozycja się otworzy, przez co nasz król będzie zaatakowany z dystansu, jest dużo mniejsze. Bo żeby był jakiś problem z takim atakiem własnymi pionkami od króla, generalnie albo przeciwnik musi się dostać bardzo blisko naszego króla, czyli po prostu nam wejdzie pod bramkę, albo z dystansu będzie strzelał po prostu gońcami, hetmanem, wieżami. Tylko że jak jest pozycja zamknięta, to się nie otworzą linie, nie otworzą się przekątne, więc on nie ma takiej możliwości, żeby nas zaatakować. Więc w tej pozycji plan białych jest prościutki. F4, G4, F5, F6 i jak Barcelona za najlepszych swoich lat. Z piłką do bramki. H4 nie. Po co ci to H4 w ogóle? Masz tam króla. To już chociaż zostaw mu tego jednego pionka. No już aż tak bezwzględny wobec tego króla nie bądź. Dobra. Goniec B4 czarne zagrały. Czemu? Czemu Arek tak zagrał? Bo nie był głupi. Wiedział, że ma problem z przestrzenią. Skoro ma problem z przestrzenią, to znaczy, że ma za dużo figur na tę liczbę pól, która mu przypadła w udziale. No to co może zrobić? To już mówiłem. Albo za wszelką cenę na siłę pozycję otworzyć, ale w tym momencie nie ma takiej możliwości. No to co robi? Próbuje się tej nadliczbowej figury pozbyć. Jak? Wymienić. Cała kwestia przestrzeni i jej istoty i jak te relacje oddziaływują między sobą macie wyjaśnione w takiej prostej zależności. Przestrzeń versus liczba figur na stole. No to co? Mateuszek tutaj jak widzi króla u przeciwnika i możliwość widzi króla przeciwnika, zamkniętą pozycję i możliwość ataku, to mi się po prostu tryb włącza, wiecie, mordercy. Ja już całe dzieciństwo na tym spędziłem. Wygraliście w jakieś tam Quake'i czy inne pasjanse i sapery, a ja w szachy po prostu zamkniętego Sycyla tam rzeźbiłem i króla po prostu matywałem rywalowi. Więc jak ja widzę ruch F4 i ktoś mi mówi, nie graj pionkami od króla, to ja mówię, ale w zamkniętej pozycji mogę. No i jadę. F4. Czarne F5. Jeszcze bardziej mi zamknął. Co wy na to? Jaki respons? Pion E. Co pion E? Jakiś tutaj młody turet. Pion E. Bicie w przelocie. Kamil za to wszystko, jak można bić, to bije. Punkty idą dla Kertopa i dla Patrydy. G4, oczywiście, że tak.
Nie bijemy, po co mamy bić? Znowu, pionek na e5 warunkuje to, że mam przewagę przestrzeni. Po co mi to bić? Po co mam poprawiać rywalowi figurę? Bo co, bo widzę f5? No dobra, zbiję sobie na g6, ale to jeszcze nie wygrywa partii. Nie, 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 nie. g4. Grajmy jak Karpow. Grajmy mądrze w szachy. Jak mam możliwość atakowania rywala w taki sposób, że on nie ma żadnej możliwości kontrataku. I ja go po prostu naparzam w niego jak w bęben i sobie wybieram w jakim rytmie, to to jest lepszy plan niż zagrać, iść na jakieś totalne wymiany, chaos i potem nie doliczyłem. Gramy G4, bo chcemy wygrać bez jakiegokolwiek ryzyka. W ten sposób grając nie będziecie obracać wyników o 180 stopni. Dobra. Skoczek H6. Nie wiem, co napisałeś. Jeżeli tak powiedziałem, to brzmi to dziwnie teraz. Albo ty coś źle słyszysz, albo źle piszesz. Atakujemy tak, żeby nie miał możliwości kontrataku. Chyba, że chcecie się liczyć. Karpowowi nigdy się nie chciało liczyć. Nawet, no chyba, że bardzo musiał. A czemu nie zbił? Bardzo dobre pytanie. Bo gdyby zbił, to zostałyby z niego te gorsze kotlety. Nie H3. F5. Po prostu. F5, F6, F7. GF, hetman F5. Tu zbije na G4, może goniec G5, może hetman G5. Za dużo tego jest. Już jest pozamiatane. H3 nie ma sensu, nie dotykamy pionka H. To jest jedyny pionek, to jest taki ostatni bastion. On ma przykrywać króla i nie dotykamy tego. Proszę to zostawić w spokoju. Nie potrzebujemy tego do szczęścia. Potrzebujemy otworzyć linię G i F. H? Nie. Nie ma tam interesu dla białego. Więc G4. Arek się bronił dzielnie bardzo. Zagrał skoczek H6. G bije F5, skoczek bije F5, skoczek G3. Ważne, żeby zagrać w ten sposób, bo gdyby czarnym jakimś cudem się tu udało postawić blokadę, czyli na przykład nie gramy GF, tylko na przykład H3, czy może to jest zły przykład, zagrałbym powiedzmy G bije F5, skoczek bije F5 i teraz jakiś taki mięciutki ruch A3 na przykład. O, A3, goniec C3, BC, coś tam, nie wiem, przebijam zegar A5 i teraz skoczek G3. To byłoby prawdopodobnie dużo gorsze, bo jak zagra czarny wieża F8, to się może okazać, że nie mam wystarczająco dużej liczby figur, żeby pozycję otworzyć. A muszę, no bo jak nie, to się nie dobiorę do czarnego. Jak zbiję na F5, to on odbije. No i może być problem z otwarciem tej pozycji po prostu. Więc gramy sprytnie. Skoczek G3, chcemy się pozbyć tego skoczka i potem znowu pchać pionki. Jeżeli czarny zagrają wieża F8, to co? Jakbyście to kontynuowali? E6. No można, ale nie. E6 nie grał. Zmuszam go do skoczek B8 chyba. Chociaż wiesz co? Też mam taką wątpliwość. No dobra, E6. Co jak czarny zagrałem skoczek F6? W sensie rozumiem, że tam pewnie zbijesz na F5. No i okej, masz pionka więcej. Ale czy to jest aż taka prosta wygrana? Schowam króla na H8. Albo jeszcze zbiję na C3 wcześniej i teraz zagram hetman C7, może jakiś skoczek E4 potem. No nie wiem, trochę mi się tutaj wymyka sytuacja spod kontroli, tak szczerze. Nie, no tutaj po wieża F8 po prostu bijemy na F5 albo gramy skoczek E2, obojętnie, no. Trzeba wymienić te skoczki i tym skoczkiem z C3 przejść na G3. Wymienić wieżę, która stanie na polu F5 i potem zagrać F5. Na przykład zbić, zagrać skoczek E2. Drugiego i F5. Nie gram E6, bo z mojej perspektywy pionek na E5 jest totalnym geniuszem.
Zabiera czarnym bardzo dużo pól czarnych, czyli takich, na które może stanąć skoczek z D7, goniec z B4, może sobie gdzieś tam przejść. Ja się nie chcę tego liczyć. Ja po prostu chcę gościa wyrypać bez żadnego wysiłku. Więc Arek chyba też to widział, bo zbił na G3 w tej pozycji. Zbił na G3. Hetman bije G3. Goniec bije C3. No i teoretycznie dobrze. Bo teraz nie ma już skoczka, który gdzieś tam mógłby sobie przejść po... no chociażby przez pole F5. Ale dzięki temu, że związany jest pionek G6, to ja i tak do ruchu F5 dojdę. Więc otwieram sobie pozycję w taki sposób, w jaki mi pasuje. Te pionki złączone będą śmiertelne tak naprawdę dla czarnych. Więc to już jest kwestia tutaj czasu. Król H8, F5 oczywiście. Otwieramy pozycję. Czarne grają wirtualnie bez hetmana. To jest bardzo dużo. Mając osłabionego króla, mając skoczka przeciwko gońcowi w otwartej pozycji, czyli też źle. Tutaj białe jeszcze mają podpartego wolnego pionka. Kolejny atut. No, otwarte linie G, F. Za dużo tego jest. G bije F5 nastąpiło w partii. No i tutaj ruchów prowadzących do wygranej jest bardzo dużo. Ja sobie zagrałem goniec G5. Z atakiem na wieżę. Więc takie bardzo proste szachy. Wieża C8, wieża G1. Już tutaj zakusy na ruch. Na mata na G7. Goniec F6 z ideą hetman G7 już wisi w powietrzu. Można było zagrać wieża G8, ale wtedy następuje E6 i wtedy to ma sens, bo hetman przez pole E5 kończy partię praktycznie. Tam jeszcze ze 2-3 ruchy by to trwało, ale to już jest końcóweczka. No i tak, i Krucek tutaj w czacie zaspoilerował, po hetman C7 nastąpił ostatni ruch w partii. Zgrabny moim zdaniem motyw taktyczny, bardzo atrakcyjny dla oka, goniec D8, no i albo hetman, albo mat. Tutaj białe sobie dość sporo wygrają. Albo partię, albo hetmana za gońca. No i tak partia wyglądała. 27 ruchów. Krótko. Jak na takiego potężnego przeciwnika. Bardzo przyjemne zwycięstwo. No i z czego to wynikało? Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie. Pierwsza rzecz, o której mówiłem, to to, że jak mamy mniej przestrzeni, to powinniśmy figury wymieniać. Druga rzecz, o której mówiłem, która też jest spójna z tą pierwszą rzeczą, to to, że grając gambit hetmański nieprzyjęty czarnymi, te konkretne typy pozycji, typowe dla wariantu wymiennego, czarne powinny wymieniać wszystkie gońce. Tak po prostu jest. Bez gońców czarnym żyje się lepiej. Tłumaczę to w kursie. Tam jest nie tylko wyjaśnione są warianty, są wyjaśnione plany gry, typowe pozycje, więc jak ktoś gra ten debiut, albo chciałby go zacząć grać, albo chciałby po prostu poprawić swoje zrozumienie strategiczne, to polecam. Nie dlatego, że jest mój, znaczy nie tylko dlatego, że jest mój. Naprawdę gorąco w to wierzę, że jeżeli ktoś po prostu rzetelnie obejrzy wszystkie filmy, to naprawdę będzie mądrzejszym szachistą. Więc czarne już w tym momencie powinny zacząć wymieniać figury, szczególnie gońce. Arek tego nie zrobił. Grał dalej, sobie grał. Doszedłem do E4. Znowu ma mniej przestrzeni, więc albo zbije na E4 i będzie miał gorszą pozycję, ale mimo wszystko otworzy sobie te swoje wieże. Wieże też naprawdę potrzebują otwartych linii jak tlenu. Albo pójdzie na pozycję, na którą poszedł. I teraz praktycznie moglibyśmy podzielić dyskę na pół i po prostu powiedzieć, białe naparzają na królewskim, a czarne figury z hetmańskiego na królewskie nigdy nie zdążą. Bardzo proste. Trochę podobne do tego, jak wygrywał Karpow. Przedzielił tam też pionek na D5, był tym takim obiektem, który właśnie paraliżował pozycję. Tutaj mamy pionka E5, ten najbardziej wysunięty pionek z przodu. Po prostu nam robi największą robotę. Więc Arek do tego dopuścił. Kolejny problem. No i ostateczna kwestia tutaj. Nie wymieniać tych gońców, pomimo tego, że być może łatwiej byłoby walczyć o czarne pola, ale z kolei dużo trudniej byłoby wyegzekwować tę przewagę przestrzeni. Więc goniec C1. Śmieszny w sumie ruch, no ale silny.
No i tyle.